Witamy Cię, nasz kochany Boże, w kolejnym rozdziale Księgi Daniela. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, które do tej pory nam przekazałeś w tych dwóch rozdziałach. Ta Księga Daniela jest niesamowita pod względem tego, jak ona pozytywnie pokazuje, że wiara w Ciebie może naprawdę człowieka w każdej sytuacji unieść i z każdej sytuacji można wyjść ku Twej chwale. I już na samym początku w tych dwóch rozdziałach zobaczyliśmy to dokładnie. Dzisiaj wchodzimy w trzeci rozdział, w którym zdarzają się kolejne cuda. Znowuż we wspaniały sposób bohaterowie tej księgi zostają przez Ciebie uchronieni, ale zostają uchronieni, ponieważ byli Tobie wierni, szli za Tobą bezwzględnie i Ty to nagrodziłeś. Ja bym chciał tutaj jeszcze na początek przeczytać Wam kawałek z Psalmu 40. Z tęsknotą czekam na Pana, a skłonił się ku mnie i wysłuchał mojego wołania. Wyciągnął mnie ze strasznego dołu i z błota grząskiego i postawił moją stopę na skalę i umocnił moje kroki i włożył w moje usta nową pieśń, chwałę dla naszego Boga. Wielu to zobaczyło i ulęknie się i zaufa Panu. Błogosławiony człowiek, który pokłada w Panu swoją nadzieję, a nie ma względu na pysznych, ani na tych, którzy podążają za kłamstwem. I o to Cię proszę, nasz Boże, dla naszego całego zgromadzenia. Bo w tych czasach trzeba odrzucić tą całą rzeczywistość, która jest dookoła nas. I o to Cię proszę, żebyśmy nie mieli względu na to wszystko, co się dzieje dookoła nas, żebyśmy nie mieli względu na pysznych, którzy czasami się wręcz z nas śmieją, że my takie zaufanie pokładamy w Tobie. I żebyśmy też nie mieli względu i nie podążali za kłamstwem tego świata, żebyś Ty nam zawsze w swoim duchu pokazywał prawdę, za którą mamy iść, bo Ty jesteś naszym światłem, my tylko za tym światłem chcemy iść. Ty jesteś drogą i życiem, Jezu Chryste. I Tobie chcemy służyć. Amen. 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 Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Księga Daniela, rozdział 3. Król Nabuchodonozar wykonał złoty posąg o wysokości 60 łokci i szerokości 60 łokci i postawił go na równinie Dura, prowincji Babilonu. Wtedy król Nabuchodonozar rozesłał posłów, aby zebrali książąt, starostów, dowódców, sędziów, skarbników, prawników, urzędników i wszystkich przełożonych prowincji, by przyszli na poświęcenie posągu, który wystawił król Nabuchodonozar. Wtedy zgromadzili się księżęta, starostowie, dowódcy, sędziowie, skarbnicy, prawnicy, urzędnicy i wszyscy przełożeni prowincji na poświęcenie posągu, który zniósł król Nabuchodonozar i stanęli przed posągiem, który wystawił Nabuchodonozar. A herold zawołał donośnym głosem: rozkazuje się wam ludy, narody i języki. W chwili, gdy usłyszycie dźwięki trąb, fletu, harfy, sambuki, sauterionu, cymbałów i wszelkiego instrumentu muzycznego, macie paść i oddać pokłon złotemu posągowi, który wystawił król Nabuchodonozar, a kto nie upadnie i nie odda pokłonu, zostanie w tej samej godzinie wrzucony do pieca rozpalonego ogniem. W chwili więc, gdy wszyscy ludzie usłyszeli dźwięk trąby, fletu, harfy, sambuki, sauterionu i wszystkich instrumentów muzycznych, upadli wszyscy ludzie, wszystkie narody i języki i oddali pokłon złotemu posągowi, który wystawił król Nabuchodonozar. Dlatego w tym czasie przyszli niektórzy Chaldejczycy i złożyli skargę przeciwko Żydom. Mówili do króla Nabuchodonozora: królu, żyj na wieki! Ty, królu, wydałeś dekret, aby każdy człowiek, który usłyszał dźwięk trąby, fletu, harfy, sambuki, psalterionu, cymbałów i wszelkich instrumentów muzycznych, upadł i oddał pokłon złotemu posągowi, a kto by nie upadł i nie oddał pokłonu, aby został wrzucony do pieca rozpalonego ogniem. Znaleźli się jednak niektórzy Żydzi, których ustawiłeś nad sprawami prowincji Babilonu, Szadrak, Meszek i Abednego. Ci mężczyźni zlekceważyli twój dekret, królu. Nie chwalą twoich bogów, nie oddają pokłonu złotemu posągowi, który wystawiłeś. Wtedy Nabuchodonozor
we wściekłości i gniewie rozkazał przyprowadzić Szadraka, Meszaka i Abednego. Przyprowadzono więc ich przed króla i zwrócił się do nich Nabuchodonozor i zapytał ich: czy to prawda, Szadraku, Meszaku i Abednego, że nie czcicie moich bogów i nie oddajecie pokonu co temu posągowi, który wystawiłem? Teraz więc bądźcie gotowi, aby w chwili, gdy usłyszycie dźwięk trąby, fletu, harfy, sambuki, psalteriano, cymbałów i wszelkich instrumentów muzycznych, upaść i oddać pokłon posągowi, który wykonałem. Jeśli nie oddacie pokłonu, zostaniecie w tej samej godzinie wrzuceni do środka pieca, rozpalonego ogniem. A kim jest ten Bóg, który by mógł was wyrwać z mojej ręki? Szadrak, Meszak i Abednego odpowiedzieli królowi Nabuchodonozorze, że my się nie martwimy tym, co odpowiedzieć. Nasz Bóg, którego chwalimy, może nas wyrwać z pieca rozpalonego ogniem i z twojej ręki. Czy wyrwie nas, królu, czy nie wyrwie? Niech będzie wiadomo, królu, że nie będziemy chwalić twoich bogów, ani nie oddamy pokłonu złotemu posągowi, który wystawiłeś. Wtedy Nabuchodonozor napełnił się wściekłością, tak, że wyraz twarzy zmienił się wobec Szadraka, Meszaka i Abednego. Wydał rozkaz, by rozpalono piec 7 razy mocniej niż zwykle rozpalano. Najsilniejszym ludziom ze swego wojska rozkazał związać Szadraka, Meszaka i Abednego i wrzucić do pieca rozpalonego ogniem. Wtedy związano tych mężczyzn w ich płaszczach i ubraniach, ich czapkach i szatach i wrzucono ich do środka pieca rozpalonego ogniem. Ponieważ rozkaz króla przynaglał, a piec był bardzo rozpalony, płomień ognia zabił tych ludzi, którzy wrzucali Szadraka, Meszaka i Abednego. A ci trzej mężowie, Szadrak, Meszak i Abednego, padli związani do środka pieca rozpalonego ogniem. Wtedy król Nabuchodonozor zdumiał się, powstał spiesznie i zapytał u swoich doradców: czy nie wrzuciliśmy trzech związanych mężów do środka ognia? A oni odpowiedzieli królowi: prawda, królu. A on odpowiedział: oto widzę czterech mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia i nie odnoszą żadnej szkody, a wygląd czwartej osoby jest podobny do Syna Bożego. Wtedy zbliżył się Nabuchodonozor do otworu pieca rozpalonego ogniem i powiedział: Szadraku, Meszaku i Abednego, słudzy najwyższego Boga, wyjdźcie i przyjdźcie tutaj. Wyszli więc Szadrak, Meszak i Abednego do środka ognia. A zgromadziwszy się, książęta, starostowie, urzędnicy i dowódcy króla widzieli tych mężczyzn, to, że ogień nie ma żadnej mocy nad ich ciałami, głos z ich głowy nie spaliły się, ich płaszcze nie były zniszczone, ani spąd ognia ich nie przeniknął. Wtedy Nabuchodonozor powiedział: błogosławiony niech będzie Bóg Szadraka, Meszaka i Abednego, który posłał swego anioła i wyrwał swoje sługi, którzy mu ufali, którzy nie posłuchali słowa króla, ale oddali swe ciała, aby nie służyć ani oddać pokłonu żadnemu Bogu oprócz swego Boga. Dlatego wydaje taki dekret: ktokolwiek ze wszystkiego ludu, narodu i języka wypowie bluźnierstwo przeciwko Bogu Szadraka, Meszaka i Abednego, zostanie rozsiekany na kawałki, a jego dom zamieniony w gnojowisko, gdyż nie ma innego Boga, który mógłby wyrwać jak ten. Wtedy król wywyższył Szadraka, Meszaka i Abednego w prowincji Babilonu. Amen. 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 Tak, to jest niesamowite, jak w prosty sposób ta historia pokazuje tak niesamowite wydarzenia. Ten język jest taki wręcz jak bajka dla dzieci, a potęga tego wydarzenia przyćmiewa nie jedno inne. W sumie taki bezpośredni opis cudu w Biblii też nie jest częsty. Żeby ktoś w tak bezpośredni sposób, w takich okolicznościach został uchroniony i bez żadnego uszczerbku wyszedł z takiej sytuacji.
Dobrze, kochani, kto chciałby zacząć? Kto ma jakiś ciekawy fragment, na który przede wszystkim zwrócił uwagę? Tak jak dzisiaj rozmawiałem z Mariuszem, myślę, że tutaj nie chodzi w tej naszej rozmowie o to, żeby omówić wszystko, tylko właśnie, żeby te perły znaleźć, takie najważniejsze fragmenty, które wyjątkowo do nas przemawiają, żeby się tymi myślami podzielić z innymi, żebyśmy mogli zgłębić każdy z tych fragmentów, który czytamy, bo treść tego fragmentu jest w gruncie rzeczy bardzo prosta do zrozumienia i to jest za wiarę, za wierność jest ta ochrona, która też jest w woli Boga i tak jak oni tutaj powiedzieli, czy Bóg ich uchroni, czy nie uchroni, tego nie wiedzą, ale oni nie złamią się przed tym rozkazem i będą wierni. Także oddaję głos, kto chciałby zacząć. Właśnie najbardziej mi tutaj bazuje tutaj czwarta postać, która wystąpiła w ogniu, którą nazywano Synem Bożym i Nabuchodonozor myślał, że to jest anioł, ale tak naprawdę to pokazuje Chrystusa, który będzie za nas cierpiał i jest ze swoim ludem i my też będziemy musieli pełnić zadanie uczniów Bożych, kiedy będzie tutaj już ten czas, żeby działać i głosić Słowo Boże i właśnie tutaj działać ku chwale Królestwa Bożego. Tak, Mario, ja też widzę w tej czwartej osobie jak najbardziej Jezusa Chrystusa, tym bardziej, że tutaj jest nazwany Synem Bożym. Później przez króla został nazwany aniołem, ale jak wiemy, anioł to jest posłaniec, czyli to jest jakby też opis funkcji danej osoby, więc Jezus Chrystus jak najbardziej w tej swojej funkcji jako posłaniec tutaj mógł tak być nazwany i to jest niesamowite, że sam Bóg ich uchronił i tutaj kwestia tego ognia, że oni byli uchronieni od ognia, też myślę, że nie jest bez znaczenia, że każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa i za Nim idzie, oddaje Mu swoje życie, on będzie też uchroniony od ognia sądu, ale też będzie uchroniony od ognia wiecznego potępienia i to jest, myślę, tutaj w takim skrócie też zawarty opis tego, że wszelkie zło, wszelki ogień wtedy dla takich osób nie jest straszny, bo nasze życie tutaj na ziemi jest ulotne i to dobrze wiemy, że czy nam się wiedzie tak czy inaczej, czy będziemy żyli długo, czy będziemy żyli krótko, jeżeli żyjemy w woli Bożej, to nasze życie będzie spełnione, bo tak będzie takie, jak Bóg chciał, żeby było i to w żaden sposób tutaj nie można uznać za porażkę to, że ktoś żył krócej albo miał takie, a nie inne osiągnięcia, ale tutaj chodzi o to, żeby być uchronionym od tego ognia, który nadejdzie i który będzie dla tych, którzy odrzucili prawdę. Więc to jest niesamowita symbolika tutaj, w której nasz Pan chroni ich przed tym ogniem. Patrząc na ludzi, którzy wybrali ten ogień i poszli za złem, to nic z tego świata nie jest warte miłości Bożej, którą możemy otrzymać, której każdy szuka. To jest właśnie ta brakująca część, która jest poszukiwana na tym świecie. Bardzo fajnie powiedziane. Władcę, który... Tam nie jest powiedziane, jaki okres czasu upływa, od kiedy Daniel mu wyłożył ten sen o tym złotym posągu. Widzę władcę, który sobie próbuje uzurpować sobie tą chwałę. Bo tam pierwszą z wczorajszego tekstu, co żeśmy czytali, pierwsza warstwa jest wykonana ze złota i obrazuje tego władcę, jego królestwo. I Nabuchodonozor w swojej pysze poszedł dalej. Poszedł do tego, że on cały posąg wykonał ze złota. Co ja odczytuję, że jakby powiedzieć, że on ma nadzieję, że pomimo tego, co mu Daniel powiedział, że nastaną inne królestwa, czyli niejako dał mu przeświadczenie, że jego królestwo też przeminie. Jego władza, jego tam następców wcześniej czy później przeminie. I Nabuchodonozor próbuje tutaj, budując ten posąg, próbuje jakby powiedzieć, zakłamać rzeczywistość Bożą. Bo on jest wykonany cały ze złota. Ja widzę w tym odniesieniu do tego, co mu Daniel powiedział, że to on jest tym pierwszym królestwem i że jakby powiedzieć, że ten Nabuchodonozor myśli, że jego królestwo przez jego następców, którzy będą rządzić tym jego królestwem, będzie trwało do kresu czasu. I tutaj jest taka wręcz dobitna odpowiedź tego władcy,
jak jest w 15 rozdziale, w wersecie jest opisane, jak już ci trzej, Szadrak, Meszak i Abelnego stoją przed tym władcą. I tutaj są uderzające mnie słowa tego władcy. To jest końcówka 15 wersetu. Kim jest ten Bóg, który by mógł was wyrwać z mojej ręki? Widzę niewiarę tego władcy. Pomimo cudu, bo tak to można zrobić, wyłożenie tego snu przez Daniela w rozdziale wcześniej, ten władca, i tam wiemy o tym, że ten władca wychwala tego Boga. Ale to trwa jakiś czas i to znika. I teraz to przykładałem na nasze codzienne życie. Nieraz się nam zdarza. Ja się też przyznam do tego, że mi się nieraz w moim życiu tak zdarzało, że Bóg wyprowadził mnie z jakiejś sytuacji. Naprawdę czasem podbramkowej sytuacji, gdzie moje błagania, moje prośby szły, żeby mnie wyciągnąć z tej sytuacji, Bóg mnie wysłuchał. I oczywiście wdzięczność, radość, zadowolenie z tego. Ale kiedy się już sytuacja unormowała, no to ten Bóg, którego jeszcze bardziej, kiedy mi dał ten spokój, powinienem wielbić w swoim życiu, gdzieś niestety schodził na dalszy plan. I wchodziły nowe rzeczy, które powodowały we mnie niewiarę. Ta niewiara prowadziła do tego, że zacząłem w pewnym okresie lekceważyć sobie zasady Boże i znowu wpadałem podobną pułapkę. I parę razy to w swoim życiu powtarzałem. I tu jest właśnie przestroga, żebyśmy właśnie, jak kogoś przyprowadzimy do Pana, żebyśmy uświadomili tego człowieka, że ten stan tej euforii, tego zadowolenia, jaki towarzyszy nam, gdy się na nowo naradzamy i jeszcze przyjmujemy chrzest, że ten stan emocjonalny, on zniknie. Znaczy, zmieni postać. Że te emocje zmienią postać na takie, żeby mieliśmy zadowolenie z tej wiary, ale ono już nie będzie taki, powiedzmy, ten adrenalina 100%. Tylko one zmniejszą się. I żebyśmy właśnie w takich momentach nie zapomnieli o Bogu, tak jak zrobił to Nabuchodonozor. Tak, no, ale na szczęście w ostatnich wersetach Nabuchodonozor znowu przypomina o sobie i nabiera właściwej perspektywy. Oddaję głos. Tak, patrząc właśnie na Nabuchodonozora na końcu, gdzie po prostu wyznaje, że Bóg jest wyższy, ale mi się wydaje, że on to wskazuje, że jest wyższy od bogów, którzy byli po prostu w Babilonii i w Asyrii. Czyli po prostu nadal wierzy w większą ilość bogów, czyli to jest politeizm. No i po prostu tylko wskazuje, że Bóg Izraela, czyli nasz Bóg, jest wyżej niż bogowie, których oni mieli. Bo mimo wszystko właśnie w Babilonii panowało bałwochwalstwo. Nie można było wierzyć w innych bogów, tylko bogowie Babilonu musieli być na pierwszym miejscu. Są synowie Boży, którzy mają zwierzchnictwo nad tym światem i to są bogowie tych wszystkich ludzi, którzy tworzyli te kulty. Tylko, że to są bogowie z małej litery. Wiadomo, że są to zwierzchności, które mają bez porównania większą władzę, wpływy i możliwości niż sami ludzie, ale to są tylko istoty, które stworzył Bóg, ten nasz Bóg Ojciec, i oni wtedy tak, no, Babilon nie był Bożym narodem, nie było to Boże Królestwo, ale mimo wszystko było to Królestwo, które w jakiś sposób działało w woli Boga. To, że tutaj Nabuchodonozor uznaje, że nasz Bóg Biblii jest najwyższym Bogiem, to faktycznie nie zmienia faktu tego, że ta kultura tego kraju, tego królestwa była inna i tam każdy miał swojego Boga od różnych zadań, wydarzeń, funkcji i ochrony. Tak jak to jest podobnie niestety w Kościele katolickim, że ci święci też w pewnym sensie mają funkcję takich bogów z małej litery i oni, jeden czuwa nad podróżnymi, inny czuwa nad innymi sytuacjami. I tak też to było w tamtym kraju, w Babilonie. Ja bym chciał jeszcze nawiązać do tego, co też
najpierw Mario powiedział odnośnie tego zmieniania podejścia i tego wytrwania, i też Paweł, nawiązując do wypowiedzi Pawła, że właśnie tutaj Nabuchodonozor, on na początku, mimo że widział cud, zmienił swoje podejście i odszedł jakby od wiary w to, co widział, i Bóg go jakby z powrotem doprowadził przez kolejny cud i cały czas go jednak przywoływał do tej świadomości, ale nad tą świadomością musimy pracować i tak jak mówił apostoł Paweł, że my mamy przemieniać swój umysł, że ta euforia, to działanie tych cudów, to jest ograniczone, ale to nie na to, żeby nasze życie całe się zmieniło, my musimy pracować i my musimy świadomie to robić. To Bóg tak specjalnie to pomyślał, żeby to nie było w wyniku jakichś tam wydarzeń i naszych emocji, tylko żeby to była nasza decyzja świadoma, żeby to też była nasza praca, w którą my inwestujemy w to, żeby się przemieniać, żeby zmieniać nasze myśli, zmieniać nasz sposób życia. Bóg nam w tym wszystkim dopomaga. To jest oczywiste, że z naszej siły się człowiek nie może zmienić. Tak samo nasze serce się nie przemieni z naszej siły, ale jest ważne to, żebyśmy podjęli ten trud i tą decyzję. I to, co powiedział Paweł odnośnie tego posągu, że on był cały ze złotem, faktycznie nigdy na to nie zwróciłem w ten sposób uwagi, ale to pokazuje też, jak rosła pycha tego króla Nabuchodonozor. On był władcą ogromnego królestwa i to jest to, z czym człowiek też na co dzień się musi zmagać. Kwestia pokory, która jest pokonywana przez sukces życiowy. I tutaj u tego króla faktycznie to widać, że on chciał nawet zmienić to proroctwo, które przedstawione było mu wcześniej, które niewątpliwym było cudem, to wyjaśnienie tego snu, którego Daniel nawet nie znał. Nie ma cię, Macieju, ja dopiero wczoraj to zauważyłem. Jak żeśmy czytali ten sen o tych gwiazdach, ja to dopiero wczoraj zauważyłem. To więc nie jest to jakiś lepszy od ciebie. Ja tutaj może przedstawię jeszcze z innego punktu patrzenia, popatrzę na to. Czyli trochę szerzej na to teraz spojrzę, na ten fragment, który tutaj dzisiaj przeczytaliśmy. Tutaj mamy opis historii, która się wydarzyła ponad 2,5 tysiąca lat temu. W konkretnym miejscu, o konkretnym czasie. I mamy tutaj opisane to, co mieli zrobić ludzie, tutaj zaznaczone z prowincji Babilonu. Zostali zebrani wszyscy ludzie, a zwłaszcza ludzie, powiedzmy, elity, bo tam jest to, co Mariusz czytał, znaczy Michał jak czytał, to bardzo fajnie podkreślał te książęta i tam inne osoby, czyli to są elity, ale tam też byli zwykli ludzie. I teraz my musimy wziąć pod uwagę, popatrzmy teraz troszkę szerzej, na Apokalipsę, jak jest mowa o tym znamieniu bestii i jak się nie mylę, nie posągu, tylko obrazie bestii, nie? Jest coś takiego. I też jest podobny sposób, że kiedy ten obraz bestii się pojawi, przyjdzie czas, że ci ludzie, którzy będą zobaczą ten obraz bestii, będą musieli oddać pokłon. To jest taka sama symbolika. I jakie my tutaj możemy wyciągnąć cenne rady albo spostrzeżenia? Po pierwsze to, że na pewno nas być może też to spotka, bo żyjemy w okresu czasu i Apokalipsa to fajnie opisuje i też nawiązuje do tego, że ludzie będą zmuszeni do oddania pokłonu temu obrazowi bestii. I tutaj jest właśnie pokazane fajnie różne reakcje ludzi. Popatrzcie się, że wyjdzie prawne rozporządzenie, tak jak tutaj jest, że będzie trzeba przyjść, zebrać się i oddać symbolicznie pokłon tej bestii. Znaczy dosłownie, bo tam dosłownie mieli paść na kolana. Może to będzie w naszych czasach troszkę inaczej wyglądać. Może nie, że będzie to w jednym konkretnym miejscu, bo teraz technologia umożliwia, żeby to było obecne na całym świecie, w każdym miejscu na świecie. I tak najprawdopodobniej to będzie. Zostanie wydany globalny akt, który będzie zobowiązywał ludzi do oddania pokłonu tej bestii, obrazowi tej bestii. I popatrzcie się dalej, co jest tutaj ten. I pojawią i większość ludzi, tak jak tam tej prowincji, to zrobi. I tutaj od 8 wersetu mamy obraz, że się pojawią ludzie, którzy tego nie zrobią.
I popatrzcie się, jacy się wtedy tutaj ósmy werset fajnie o tym mówi. Dlatego w tym czasie przyszli niektórzy Chaldejczycy i złożyli skargę przeciwko Żydom. Tutaj mówi, tutaj jest odniesienie do ludu Bożego. Że skazali, że ludzie z tego ludu Bożego nie chcą oddać pokłonu temu złotemu posągowi. Czyli przekładając to na nasz język, znajdą się tak zwani życzliwi ludzie, którzy jak wyjdzie ten dekret prawny, będą na nas donosić. Będą na nas donosić. I popatrzcie się, 12 werset. Jak już mówią o konkretnej grupie, o wybranej grupie tego narodu wybranego. A 12 werset jeszcze bardziej pokazuje nam, jak się zachowa ten wybrany lud. Popatrzcie się. Znaleźli się jednak niektórzy Żydzi, których ustanowiłeś nad sprawami prowincji Babilonu, którzy nie chcą złożyć tego pokłonu tej bestii. To popatrzcie się. Nawet wśród tego Bożego ludu, do którego my należymy, po jakimiś tam restrykcjami, jakimiś konsekwencjami, które będą przedstawione, oni złożą ten pokłon. Nawet z ludu Bożego złożą ludzie pokłon temu obrazowi bestii. I tylko niektórzy, tak jak właśnie tych Czech, Szadrach, Meszach i Abelnego, oni tego nie zrobili. To pokazuje, że nawet wśród ludu Bożego, który ma wiernie iść za Bogiem, będą ludzie, którzy to zrobią, oddadzą pokłon, chociaż może nie będą chcieli, ale jakieś czynniki do tego ich zmuszą. Popatrzcie się, pod jaką presją nam przyjdzie żyć. Ta presja, myślę, że już się już zaczęła. Odnośnie chociażby tych szczepień i jeszcze innych rzeczy, które będą coraz bardziej nam przedstawiane. Że pod jaką presją? Nie dość, że będą nas cisnąć ludzie niewierzący, będą nam grozić, będą nam wystawiać różne takie ograniczające rzeczy, nasze życie codzienne, to nawet wśród ludzi naszych wierzących, naszych braci i sióstr, nie mówię tutaj odnośnie was, ale ja mówię to w szerszym aspekcie. Pojawią się ludzie, którzy zegną kolana i którzy będą nam mówić, a co ci szkodzi wziąć, ugiąć te kolana? Będziesz wierzył w tego Boga. Oni nie muszą o tym wiedzieć. Ważne, że ty w swoim sercu będziesz wierzył w tego Boga, ale uklęknij. Będą nas zakłaniać do kompromisu. I popatrzcie się, z tych ludzi, którzy tam ugięli się, w dalszej części Księgi Daniela nie ma w ogóle o nich mowy. Nie ma, że zostali w jakiś sposób, przez to, że tam poszli na ten kompromis, zostali przez Boga trochę łagodniej potraktowani. Nie ma. Ja tutaj tylko widzę trzech mężczyzn, którzy dochowali wierności do końca i dalsze fragmenty opisują, jakie Bóg dał im błogosławieństwo. Ja tak na to się zapatruję. Oddaję głos. Patrząc, wspomniane jest w Słowie Bożym, że szatan jako wąż będzie szukał, kogo pożreć z ludu Bożego i ci, co będą słabej wiary, odpadną. Jest właśnie w tym pokazane, że nawet ludzie wybrani, wśród wybranych będą ci, którzy pójdą za szatanem i po prostu zostawią Boga i nie będzie w nich tej sprawiedliwości, żeby służyć Bogu, nawet jeśli będzie im śmierć groziła. Po prostu będą się bać umrzeć lub po prostu presja będzie zbyt duża i po prostu zostawią Boga i wybiorą ten świat. Ale dla mnie na przykład pocieszające w tej historii jest to, że ten wybór, znaczy moment wyboru i moment tego, że ta decyzja będzie świadoma, że jeżeli będziemy znali Boże prawo i Boże słowo, to dla nas ta decyzja nie powinna być trudna w sensie takim, że my będziemy wiedzieli, kiedy, że tego oddania pokłonu nie będzie tutaj, przynajmniej na podstawie tego rozdziału można oddać nieświadomie, że jeżeli ktoś podąża za Bogiem, to będzie wiedział, kiedy ma się zatrzymać, będzie wiedział, który z tych dekretów jest tym dekretem, którego nie może wypełnić. I myślę, że to też jest ważny fakt, na który warto zwrócić uwagę, bo często zastanawiamy się, jak się odnieść do kwestii szczepionek, czy one już są oddaniem tego pokłonu, czy nie są oddaniem tego pokłonu. Ale Biblia nigdzie nie mówi, że ten oddanie tego pokłonu będzie czymś takim ukrytym w jakikolwiek sposób, tylko że to faktycznie będzie taka świadoma decyzja i że to będzie przy świadkach na oczach innych ludzi. Więc być może te szczepienia prowadzą do pewnego zniewolenia, do pewnego pozbawienia człowieka możliwości
w jakimś tam stopniu samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji, aczkolwiek ten pokłon będzie czymś innym prawdopodobnie, przynajmniej tak tutaj wnioskuję z tego rozdziału. A ja widzę też w tej historii, przepraszam. Jesteś Justyna? Ten? Basia. Jestem. Ja widzę w tej historii też właśnie to zachowanie tej cząstki, tych trzech osób, właśnie zachowanie, które zmienia później postawę króla i tak jak czytamy, że ten dekret króla zostaje zmieniony. Wszystko to zasługa właśnie zachowania się Szadraka, Meszaka i Abednego. W 28 wersecie czytamy, że wtedy król Nabuchodonozor powiedział: błogosławiony niech będzie Bóg Szadraka, Meszaka i Abednego. I właśnie później dlatego wydaje taki dekret: ktokolwiek ze wszelkiego ludu, narodu i języka wypowie bluźnierstwo przeciwko Bogu, to zostanie rozsiekany na kawałki. I cały ten dekret właśnie zostaje zmieniony. Wcześniej był przeciwko ludziom, którzy nie oddadzą pokłonu temu posągowi, a potem nagle król zmienia całkowicie zdanie i właśnie postawa tych trzech osób zmienia całkowicie decyzję króla. Także to coś jest bardzo istotne, jak niewielka ilość osób ma wpływ później na końcowe decyzje. Zgadza się. To tak i dlatego myślę, że dlatego ten świat jeszcze jest jaki jest, a nie już dużo gorszy, bo nadal są ludzie, którzy idą za Bogiem. I wprawdzie kultura, jakieś takie wychowanie, jakieś takie fundamenty ludzkie zostały zupełnie zachwiane, ale tak długo jak są ludzie, którzy wierzą, ten świat jest jeszcze w jakiś tam chociaż sposób utrzymywany w tych bożych ryzach. Dlatego nasza odpowiedzialność jest wielka w tym wszystkim, bo my mamy wpływ na tą rzeczywistość, w której żyjemy. Bardzo fajnie, ciekawie tutaj odnosicie się do tego. Ja jeszcze tutaj chciałbym się odnieść do wersetu 17, 18 i 22. Tutaj już mamy sytuację, kiedy tych trzech mężów stoi przed tym władcą i rozmawia z nim. I otwarcie mówi, że nie zrobią tego i tłumaczą, dlaczego tego nie zrobią. I tutaj są bardzo fajne w tym 18 wersecie słowa. Czy wyrwie nas, niech ci będzie, że oni mają świadomość tego, że Bóg ich może uchronić, w sensie fizycznym. Ale tutaj też, czy nie wyrwie, niech ci będzie wiadomo, królu, że nie będziemy chwalić bogów twoich. Popatrzcie się, oni swoją wiarą nie stawiają Boga przed jakąś taką decyzją niekoniecznie zgodną z jego wolą. Nie mówią taką pełnym przeświadczeniem. Bóg nas uchroni, rzucaj nas do tego pieca, nic nam się nie stanie. Oni o tym mówią, ale oni też mówią o tym, że Bóg może ich nie uratować w taki fizyczny sposób, ale nawet jeżeli tego nie zrobi, to oni nie stracą wiary w Niego. To jest właśnie ta wiara, ta niesamowicie niczym nie zachwiana wiara, że jak Bóg mi daje, to w Niego wierzę, a jak Bóg mi przestaje działać w moim życiu, znaczy ja przestaję mi się zdawać, że przestaję widzieć jego oddziaływanie w moim życiu, no to zaczynać wątpić, czy coś jest nie tak. Oni tego nie mają. I podejrzewam, że to sprawiło, że oni nie spłonęli. Że to, co Jezus powiedział, że jeżeli macie wiarę, to możecie góry przynosić. I ja podejrzewam, że oni mieli taką podobną wiarę. Że ta wiara w tego Boga, jego zaufanie do Niego, i go chroniła, ale to nie oznacza, że tak będzie zawsze, żebyśmy też mieli o tym świadomość. I to, że Bóg nam, czasem nam się może zdawać, że Bóg nam nie odpowiada, albo nie wysłuchuje naszych próśb, to żeby nie wywoływało w nas niewiary. Bo właśnie niewiara, myślę, że to niewiara będzie ciągnąć tych ludzi z ludu Bożego do tego, żeby oddali ten pokłon. Niewiara. Bo gdzie dopuszcza się niewiary, wtedy się pojawia taka pusta przestrzeń i człowiek tą przestrzeń czymś musi wypełnić.
i wypełniają nie Bogiem, tylko swoimi różnymi przemyśleniami. I tutaj jeszcze 22 werset. Tu jest, ja wam polecam, żebyście takim ludziom, którzy są pewni, że ten system, ten świat da im wszystko, że zapewni im wszelką, jakby powiedzieć, bezpieczeństwo, oparcie, żebyście im przeczytali ten 22 werset. Tam jest mowa o tych ludziach, którzy służyli królowi i którzy mieli rzucić tych trzech młodzieńców do tego ognia, jaki los ich spotkał. I taka jest prawda, że taki los spotka ludzi, którzy wiernie, z pełną świadomością, pełną decyzją idą za władcą tego świata, czyli szatanem. Oni myślą, że im się nic nie stanie. Że my, tacy głupi, naiwni ludzie, którzy wierzą w tego Boga, to my poniesiemy porażkę, a oni przez wiarę w tego Syna Światła, jak go nazywają, tego prawdziwego władcę, tego, który chce dla nas dobra, że im da te dobro. Nie. Tu jest w 22 wersecie pokazane, co tych ludzi spotka, jak będą wykonywać posłusznie jego polecenia. Spłoną. I to się pięknie pokrywa z tekstami biblijnymi, które mówią o tych ludziach, którzy idą za władcą tego świata, że oni zostaną usunięci z tego świata ogniem i nic po nich nie zostanie. Bardzo fajnie to jest dla mnie takie budujące i tego wersetu będę używał do tego, żeby pokazywać tym ludziom, którym czasem ta pycha jest tak porażająca, żeby ich troszkę wziąć, sprowadzić do pionu. Oddaję głos. Ja mając przyjemność rozmawiać z pewnymi osobami, które mówili, albo twój Bóg cię uchroni, i jak ja mówiłem o bałwochwalstwie, to powiedzieli, no ja za nich do piekła nie pójdę, ja będę no ty jesteś zbawiony z wiary, no to po co jeszcze walczysz o nas? Czyli, że to jest bez sensu, bo to ta osoba sama musi chcieć po prostu przyjść do Boga z własnej woli i niepotrzebnie staram się tworzyć świadectwo, pokazać, jaki Bóg jest naprawdę, tłumaczyć im, jak to się da, żeby po prostu otworzyli oczy, zasiać to ziarno, żeby Bóg mógł je podlać, bo przecież ja nic nie zrobię, ja jestem zbawiony i oni muszą samemu chcieć po prostu się wyrwać z tego świata i odejść od złego. No tak, ludzie często, jeżeli ktoś chce dla nich czegoś dobrego, to wręcz z takim nieufnością na to reagują. Niestety taki jest świat, że dobre uczucia są raczej odbierane nie jako coś dobrego, tylko jako właśnie takie coś, że ktoś chce w jakiś sposób mnie podejść. To jest też pokazuje, na jakim etapie się znajdujemy. Ale jak najbardziej też to, co powiedział Paweł, jest bardzo istotne, że tutaj ci ludzie, to widać też chociażby te osoby takie najbardziej, które publicznie wyśmiewają kwestie jakichś tam ewentualnych problemów poszczepiennych. Już kilka takich osób, które to podczas szczepienia się nagrywało i wyśmiewało, że już wyrasta mi kolejna ręka, już mam połączenie z siecią bezprzewodową. Kilka takich osób umarło i nawet na polskiej scenie i na zachodzie również. Także widać, że ci, którzy są najbardziej pyszni, ich ten sąd Boży dotyka bezpośrednio i widocznie po prostu dla nich już nie ma nadziei, bo oni już wybrali i nie są w stanie zawrócić. Bo jej pysze już są tak głęboko zakorzenieni w tym źle, że niestety kończą swój żywot i ich przyszłość jest już też przesądzona. Jeszcze zwróciłem uwagę na jedną taką rzecz, być może ona jest mniej istotna, ale tutaj jest wyraźnie napisane i jest dokładny opis, że oni zostali wrzuceni w płaszczach, ubraniach i czapkach i szatach. Wszystko, że oni byli ubrani, mieli na sobie rzeczy, a następnie w 27 rozdziale jest, że wszyscy widzieli, że ogień nie miał żadnej mocy nad ich ciałami. Włosy z ich głowy nie spaliły się, ich płaszcze nie były zniszczone, ani swąd ognia ich nie przeniknął. To też tutaj podkreśla, być może to ma jeszcze jakieś głębsze znaczenie, którego można poszukać, ale to też podkreśla, że to nie było tak, że oni przeżyli po prostu, bo wyszli z oparzeniami, ale z jakiegoś powodu ich organizmy wytrzymały. To po prostu był cud absolutny. Tutaj ten ogień nie miał absolutnie żadnego wpływu ani na nich, ani na ubrania. I ta kwestia ubrań też na przykład jest poruszona podczas opisu 40-letniej wędrówki
Izraela po pustyni, ich ubrania również przez te 40 lat się nie zniszczyły. Że Bóg to wszystko już potrafi tak zrobić, że nawet ubrania się zachowują w ogniu i podczas próby czasu, że Bóg ma wszelką władzę nad tym światem i może zrobić wszystko, co tylko jest konieczne, aby ludzi, którzy są mu wierni, przeprowadzić przez różnego rodzaju okoliczności. Bardzo fajnie, Macieju, tutaj do tego nawiązałeś. Warto zgłębić tą właśnie tematykę tego, co tutaj poruszyłeś, tych elementów właśnie ich ubioru. Ja powiem tak, że ja się może troszkę szerzej odniosę ogólnie do tego dzisiejszego rozdziału. Ja tutaj widzę triumf wiary nad ludzką niewiarą. Triumf wiary w Boga nad porażką wiary w człowieka. To, co w naszych czasach wręcz aż mnie tak uderza, ta ludzka pycha, ta ludzka wiara w swoje możliwości, że po prostu niektórzy, jak to o tym mówią, zwłaszcza ci ludzie, powiedzmy, z elit, to mam wrażenie, że oni zaraz z butów wyskoczą. I mówią o tej, jak oni są pyszni. I właśnie, co ja tutaj dla siebie wyciągam? Od paru tygodni, albo może trochę dłużej, dzięki właśnie spotkaniom z wami, bracia i siostry, dzięki tym naszym spotkaniom, temu, co tutaj czytamy, temu, co rozważamy i waszym przemyśleniom, waszym komentarzom, ja sobie dopiero teraz, po prawie 40 latach i może 20 latach takiego świadomego pójścia za Bogiem, zaczynam rozumieć, jak niesamowicie ważnym aspektem jest wiara. Nie lekceważę innych elementów. No to jak wiemy dobrze z naszych piątkowych rozmów, jest to powiązane z innymi elementami. Ja to już mówię odnośnie tylko wiary, jak ona jest niesamowicie ważna. Jak my, ludzie, często zwracamy się do Boga, prosząc Go o to, żeby zadziałał w naszym życiu, a On nie działa. I wtedy się zastanawiamy, co jest nie tak, co jest z tym Bogiem nie tak. Ja sobie uświadomiłem, jak ja wiele razy miałem w sobie niewiarę. Jak ta niewiara moja ograniczała te Boże działanie w moim życiu. I dzięki teraz, od jakiegoś czasu naprawdę zacząłem nad tym pracować. Im mniej wiary, tym więcej niewiary. A im więcej niewiary, tym więcej problemów w życiu. Tym więcej smutku, strachu, obaw i innych tego towarzyszących rzeczy. Ja nie mówię, że jeżeli będziemy mieli wiarę wielką, będziemy pozbawieni takich negatywnych rzeczy. Nie, one też będą. Ale jak będziemy w następnym naszych spotkaniach omawiać element Bożej zbroi, tarczę wiary, to dokładnie to zrozumiemy, że chociaż spotykamy takie rzeczy, nas mogą spotkać, to ta wiara nas przed tym ochroni. I wiara może nam pomóc tego, czego my pragniemy. Na przykład mamy takie pragnienie, żeby nasi domownicy przyjęli Boga. Mogą mieć z tym problem, mogą w ogóle nie iść, mogą iść złą drogą. To właśnie dzięki tej wierze, która Jezus porównuje do ziarka gorczycy, która na początku jest chyba w tradycji starożytnego Izraela była najmniejszym ziarkiem. Później rozrasta się w największe tam drzewo swojego rodzaju. To pokazuje, że jeżeli nasza wiara, która pojawiła się w różnych okresach naszego życia, jest jak takie na początku małe ziarko, jeżeli pozwolimy wejść w duchową glebę, przypowieść o siewce, pozwolimy wejść. Tam też jest pięknie, ta przypowieść mówi o wierze, o różnych etapach wiary. Co się z nią może dziać, jeżeli my pozwolimy na niewiarę w swoim życiu. Ale jeżeli ona trafi na żyzną glebę, to ona u jednych przyniesie plony 30-krotne, u niektórych 50-krotne, a u niektórych 100-krotne. Jedynym hamulcem naszej wiary jesteśmy my sami. My. Przez to, że przestajemy wierzyć, przestajemy ufać. Ostatni przykład, do którego nawiążę z Biblii, to jest przykład Jezusa i Piotra w Łodzi, kiedy Jezus idzie przez morze, przez te jezioro i woła do Piotra, żeby wyszedł do niego. I Piotr wychodzi. I przez pewien moment on chodzi po wodzie tak jak Jezus. Bo właśnie nie ma niczym tej wiary skrępowanej.
ale jak tam jest później opisane, przychodzi fala i pojawia się w jego sercu wątpliwość. Wątpliwość tego, że Jezus zapewni mu bezpieczeństwo. Zaczyna tonąć. Jeżeli my w swoim życiu zaczynamy tonąć, to toniemy przez własny brak wiary. Wiara to jest jeden z najważniejszych aspektów. Jak to powiedział Paweł, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Dlatego ja na tym pracuję i powiem wam, że jestem pod niesamowitym wrażeniem tego, jak mi się zmienia sposób patrzenia na otaczający mnie świat, na rzeczy, które mnie wcześniej ograniczały, a teraz one zaczynają znikać. Dzięki temu, że wierzę i ufam mojemu Panu na dobre i na złe. Tyle z mojej strony. Oddaję głos. I ten fragment z Hebrajczyków, który przywołałeś, akurat go znalazłem w międzyczasie, chciałbym wam tutaj przeczytać. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Amen. To jest fragment, amen, naprawdę, który powinien być naszym drogowskazem w naszym codziennym postępowaniu. Ta niezachwiana wiara i ten trzeci rozdział jest też doskonałym świadectwem, czyny tych młodych ludzi, którzy nie zwątpili. I Bóg ich za to wynagrodził i tak samo wynagrodzi nas, jeśli będziemy za Nim szli, bo wiara, tak jak jest tutaj napisane, jest czymś, czego nie widać, ale z drugiej strony jest pewnością i przeświadczeniem o tym, że to istnieje. I to jest dar, to jest oczywiste, że to jest dar. Tego człowiek nie może sam sobie wytworzyć. Zresztą każdy z nas, kto wierzy w Boga, kto wierzy w to słowo, które czytamy, wie, że jest to w sumie takie tak naprawdę, no jest to trudne do wytłumaczenia, dlaczego my tak za tym idziemy, dlaczego my temu tak ufamy. Ale to jest właśnie ta wiara, to jest właśnie to działanie Ducha Świętego, którego Jezus Chrystus po swoim wstąpieniu do nieba przysłał, aby był naszym pocieszycielem, nauczycielem, żeby nas podnosił w każdej sytuacji, żeby nawet w tym najtrudniejszym momencie próby, kiedy być może przyjdzie nam oddać życie, ale być może też zmagamy się z jakimiś strasznymi sytuacjami życia codziennego, nigdy nie wątpili, żebyśmy zawsze pokładali tą wiarę w Bogu, żebyśmy wiedzieli, że bez względu na to, co się nam wydarzy, z nami stanie, że ta nasza przyszłość jest zapewniona, że jeżeli będziemy szli w prawdzie, to Bóg się nas nie wyprze. Jeżeli my się nie wyprzemy Jego imienia, to On również się przyzna przed nami, przyzna się przed Ojcem, że to my jesteśmy Jego sługami, że my jesteśmy Jego świtą i wejdziemy do tego królestwa, które nadchodzi. Amen. Dobrze, kochani. Czy ktoś jeszcze ma jakąś istotną, amen, ciekawą informację, którą chciałby przekazać nam? Jakieś spostrzeżenie? Jeśli nie, to chciałbym zakończyć modlitwą. Ja Ci, Boże, nasz kochany, dziękuję za to, że Ty dajesz nam możliwość, że prowadzisz nas, że w tych pozornie prostych słowach pokazujesz nam, w jaki sposób mamy żyć, w jaki sposób mamy się zmieniać, że tylko wiara w Ciebie może nas uchronić i proszę Cię, prowadź nas w tym wszystkim, bo ja wiem, że to jest w Twojej mocy i w Twojej siły, że to Ty dajesz wzrost. Dlatego prowadź nas, prowadź też wszystkich, którym siejemy, wszystkich, którzy są nam ważni, wszystkich, których stawiasz na naszej drodze, żebyśmy ten czas wykorzystywali, żebyś mógł się podpisywać pod tym, co robimy i żebyśmy byli dla Ciebie świadectwem, które przynosi Ci chwałę. Amen. 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 Amen.